ta ilość naprawdę nas oszałamia i jesteśmy no, bardzo mile zaskoczeni tak dużym zainteresowaniem młodzieży. Słyszałem, że wysoki poziom ogólnie, dobrze jest, wszystko w porządku. No ja chciałem na budownictwo iść, bo to jest taki trochę rodzinny kierunek i moja matka studiowała i mój ojciec, więc myślę, że to jest kierunek dla mnie też. Mnie interesuje informatyka, też dużo osób z mojej rodziny chwali właśnie ten kierunek. No ogólnie jest to ponoć lepsza, jedna z lepszych uczelni w kraju, więc wszedłem zobaczyć, jak to tu wygląda wszystko. Chcemy pokazać uczelnię taką, jaka jest, czyli uczelnię nowoczesną, uczelnię badawczą, uczelnię, która jest beneficjentem programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. To nie jest tylko program dla naukowców, to jest też program dla studentów. To nowoczesna nauka, to też nowoczesna dydaktyka. Przypuszczam, że dużo ludzi też przychodzi na Politechnikę Śląską i chce zobaczyć tak, wow, maszyny, tyle widziałem w telewizji, tyle widziałem w jakichś filmikach, chcę to zobaczyć po prostu. No i takie, tutaj są takie możliwości, prowadzone są z tego laboratoria, zajęcia. No, przez te 7 semestrów, które miałem, to wiele miałem przedmiotów związanych z różnymi. Miałem przedmioty z drukarkami 3D, miałem przedmioty z modelowania, przedmioty z wytrzymałości materiałów jakieś. Ogólnie inżynieria materiałów, obrabiarki, no i różne tego typu. Wydział Inżynierii Biomedycznej jest stosunkowo nowym wydziałem. My się dalej rozwijamy, ale nowoczesne technologie, które są wprowadzone na rynek, przez cały czas trafiają gdzieś tam do nas. Pośrednio nie ma rozwoju medycyny bez rozwoju technologii. Więc jeżeli rozwija się technologia, to wszystko to, znaczy my pracujemy na naszym wydziale, gdzieś tam idzie stopniowo coraz dalej i coraz bardziej możecie się zapoznać z technologiami, które wprowadzamy w życie, realnie wprowadzamy w życie i pomagamy w rozwoju. Jesteśmy uczelnią badawczą. Myślę, że może jeszcze to otoczenie społeczno-gospodarcze nie do końca to docenia, ale młodzi ludzie potrafią to właśnie docenić. Mamy kontakt z całym światem. W tej chwili wspaniale rozwija się współpraca międzynarodowa. Oferujemy wspaniałe laboratoria, wspaniałe kierunki kształcenia, o czym zresztą powiedziałem na tym dzisiejszym moim wystąpieniu, kierunki, które profilują młodych ludzi do pracy, do wejścia na rynek pracy za 5 lat. My nie myślimy o tym, co będzie jutro, pojutrze. My myślimy o tym, co będzie za 4, 5, 6 lat. I myślę, że młodzież to docenia, bo przecież Politechnika Śląska jest kuźnią wspaniałych prezesów, wspaniałych menedżerów, właścicieli przedsiębiorstw, uczymy przedsiębiorczości. To jest wszystko na Politechnice.